Napełnianie przewodu infuzyjnego. Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać tryb płukania. Następnie podłącz przewód infuzyjny do otwartego końca kaniuli i dokręć złącze LUER. Po zdjęciu zaślepki z przeciwległego końca kaniuli wciśnij przycisk PRIME. Usuń bąbelki powietrza z przewodu infuzyjnego oraz kaniuli i załóż zaślepkę. Powinno to spowodować wyświetlenie ostrzeżenia wysokie ciśnienie i urządzenie się zatrzyma.